Siemanko, siemanko, drodzy widzowie. Rafał, Papa Smelfik, wypowiada się o duchu. Robercie, uważa, że on był dobrym aktorem. Tylko to, że Rafał dawał mu za dużo pieniędzy, sprawiło, że duchu się popsuł. Rafał podważa to również, że Robert przez ostatnie półtora roku pił i oszukuje widzów swoim stanowiskiem, że już nie pije po tym, jak wyszedł ze szpitala. Zapraszam Was do odsłuchu materiału. Duchu był najlepszy, no duchu swojego czasu. Był dobry, był duchu, nawet jak trzeźwy był dobry. Tylko po prostu dostał za dużą ilość pieniędzy. Ja już nie będę się wypowiadał. Ja nie chcę się wypowiadać na jego temat, ale on, jego sumienie, niech jego sumienie samo go gryzie i tak. Oni to wszyscy kłamcy są. A jak wy wierzycie, że on w ogóle nie pił, no to ja wam współczuję. Ja wam współczuję. Jak wy wierzycie, że on w ogóle nie pił przez ostatni półtora roku. Ja w to nie wierzę osobiście. Ja w to nie wierzę, że on nie pił. Ja w nic nie wierzę. Ja nie wierzę już w nic. Już mi się tak bania zryła, że ja w nic nie wierzę. To już wszystko, co dzisiaj dla was przygotowałem, drodzy widzowie. A co wy o tym sądzicie, drodzy widzowie? Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Piona.